Czy to ptak? Czy to samolot? Czy to może Superman? Nie, to ja, Roger, witam Was bardzo serdecznie w nowym 2017 roku, a oto eksperymentalny, szybki odcinek o Radeonie HD6950. HD6950 o dziwo przybył do mnie w pudełku. Mało tego, w tym pudełku poza kartą znalazło się parę fantów. W tym instrukcja i to dość gruba. Aż trzy mostki do łączenia kart, tym jeden SLI z jakiegoś powodu i to od Asusa, co dziwne. Adapter z S-Video na kompozytowe złącze. Adaptery do zasilania karty. Oraz adapter z S-Video na mini DIN oraz komponent. Jak widzimy, za cenę 250 zł wyposażenie jest całkiem bogate. Sama karta to produkcja firmy Gigabyte wyposażona w chłodzenie typu WindForce 3. Spełnia ono swoją funkcję doskonale i karta nie przekracza 68 stopni w stresie. Jednak pamiętajmy, że jest to spora konstrukcja i nie każdemu się zmieści w obudowie. Na dwóch śledziach do dyspozycji mamy wyjście DisplayPort, HDMI oraz dwa DVI, jedno cyfrowe, a drugie cyfrowo-analogowe. Jak przystało na flagowce od AMD, możemy oczywiście połączyć do czterech kart graficznych w konfiguracji Crossfire. Do poprawnego działania wymagane są dwie sześciopinowe wtyczki zasilania. Nasz Radeon trafił na rynek pod koniec 2010 roku w cenie 1200 zł. Jego starszy bliźniak, czyli HD6970, był warty 300 więcej, jednak mało kto go kupował, bo HD6950 mógł być bezproblemowo zmodowany do starszego brata poprzez zwyczajną zmianę BIOSu ze standardowej na tą z mocniejszej karty. Powodowało to odblokowanie dodatkowych shaderów oraz wzrost taktowania, co przekładało się na wyższe wyniki w testach i grach. Tak więc sprawdźmy, czy ten diabełek daje radę w 2017 roku. Uaktualniłem gry dla mocniejszych konfiguracji i zobaczymy, czy taki rodzaj testu Wam się spodoba. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu oraz łapce w górę. Najnowszy dirt na naszej karcie zaczyna być w pełni grywalny przy 10 FPS-ach już na ustawieniach wysokich. Jeżeli byśmy się jednak pokusili o grę w ustawieniach ultra, musimy się pogodzić ze spadkiem do 45 FPS-ów, co dalej jest całkiem dobrym wynikiem. Dragon Age Inquisition będzie nam działać już całkiem dobrze na ustawieniach średnich, jest to 47 klatek na sekundę w średnim framerate. Na ustawieniach wysokich spada to do 30, jednak minimalna ilość klatek często spada do 24, co nie jest zbyt komfortowe. Polska Duma, czyli Wiedźmin 3, wyciska siódme poty z naszej karty. Niestety możemy pograć maksymalnie na niskich detalach w rozdzielczości 1080p. Oczywiście możemy się pokusić o zmianę rozdzielczości, jednak ja bym wolał grać w 30 FPS-ach niż w 720p. No ale to ja. Jeżeli ktoś lubi grać w okolicach 50 klatek zamiast stałych 60, możemy pograć nawet Battlefield 4 przy ustawieniach wysokich w 1080p. Jednak jeżeli ktoś by chciał pograć w Ultra, nawet z wyłączonym MSAA, no to jednak dropy klatek są dość uciążliwe i nie jest to grywalne. W Project Cars mamy bardzo dużą rozbieżność klatek, od 76 na niskich po 26 na ustawieniach wysokich. Można żonglować mnóstwem ustawień, więc to są moje przykładowe presety i niekoniecznie musicie się nimi sugerować. No i oto najnowszy Doom. W 1080p bardzo słabo grywalny, około 17 klatek na sekundę. W 720p wydawać by się mogło, że 36 klatek i minimum 20 jest też średnio grywalne. Jednak o dziwo mnie się grało całkiem przyjemnie. Nie wiem, czym jest to spowodowane, dość jest to dla mnie zagadkowe. Assassin's Creed Unity w 720p i ustawieniach niskich będzie nam działać w okolicy 28 klatek na sekundę. Jest to bardzo średnio grywalne i jest to masakrycznie odczuwalne w porównaniu na przykład z takim Doomem. HD6950 jest to karta, myślę, godna polecenia do 250 zł. Jej zapotrzebowanie na prąd jest troszeczkę większe niż innych konstrukcji właśnie w tej cenie, jednak jej wydajność naprawdę to rekompensuje. Trochę bawi mnie fakt, że właściciel poprzedniej tej karty do pudełka dorzucił przejściówki z S-Video, czyli z wyjścia obrazu, którego nawet w tej karcie nie ma, ale zostawię je sobie, może użyję jej kiedy indziej, chociaż wątpię, bo są już to przestarzałe dość złącza. Tym bardziej bawi mnie fakt dorzucenia na przykład mostka SLI, który
no nijak nie pasuje do tej karty, gdyż jest to Radeon. Uważam, że jeżeli ktoś szuka karty do około 250-270 nawet złotych, HD6950 jest godny polecenia. Co do modowania, nie wspomniałem, że modować można głównie karty referencyjne, czyli z tą z turbinką, z wentylatorem radialnym, tak to się chyba nazywało. Jest to tym spowodowane, że płytka PCB referencyjnych wersji 6950 i 6970 jest praktycznie identyczna i to one dają się tak łatwo modować. W przypadku tego Radeona może być to kłopotliwe, gdyż niekoniecznie płytka PCB tego modelu musi się pokrywać z PCB modelu jakiegoś innego, który byłby tym starszym braciszkiem, od którego można by było wziąć ten BIOS. Co do kanału, wezmę, zrobię po prostu osobny odcinek, nie będę Was zanudzać. Jeżeli Wam się podoba taka forma testów z kilkoma ustawieniami na jednym ekranie, to zostawcie oczywiście srogiego lajka i komentarz. A my wracamy do regularnego wrzucania filmików. Do zobaczenia i cześć!